Cześć, witam wszystkich w kolejnym materiale, w którym będę omawiał pogodę na dzień dzisiejszy, czyli na Wielką Sobotę, Wielką Niedzielę oraz Wielki Poniedziałek oraz burze, które nadejdą prawdopodobnie Wielką Niedzielę na północny wschód Polski. Przy okazji przepraszam za jakiekolwiek dźwięki tam dobiegające, jeżeli będą. One wynikają z tego, że mamy Wielką Sobotę przygotowania do świąt. Ja tutaj też tak na szybko z tym wszystkim działam. Jak widzicie, w tle jest jakaś muzyka, więc niech ona sobie gra. I zaczynamy od sytuacji nie tyle barycznej, co od zdjęć standardowo, które nam wstawiliście na grupę. Pani Barbara wstawiła zdjęcie kwietniowej, wiosennej mgły, bo jano, to jest dzień wczorajszy i faktycznie tak jak wczoraj i przedwczoraj dawałem znać na prognozie, w prognozie będą mgły, w szczególności mgły na północy Polski oraz na zachodzie Polski. Związane jest to z tym cieplejszym powietrzem, które napłynęło do nas ze wschodu, zza wschodniej granicy i ono jest nad wychłodzonym gruntem, które wychłodziło się poprzez spływ powietrza arktycznego z północy. Ale też cofnijmy się troszkę do 4 kwietnia, mała nieszawka i tutaj mamy już konwekcję w chłodnych masach powietrza. Jak widzimy, tutaj mamy strefę opadową, strefę opadów śniegu. Dlaczego ja to zdjęcie w ogóle pokazuję? Dlatego, bo czasami te opady nie docierają do ziemi. Takie zjawisko wtedy nazywamy wirgą. Jeżeli docierają do ziemi, no to są to standardowe smugi opadowe. Cóż jeszcze tutaj, przenosimy się 6 dni wstecz, jest to grupa czeska, Lovci Burek, bardzo fajna grupa, którą też bardzo polecam. Tam mają bardziej górzysty teren, więc tam często dzieje się o wiele więcej jak u nas i tak było w tym przypadku. 6 dni temu występowały burze, które też pojawiły się w Polsce zachodniej, jednak u nas dosyć szybko wygasły, natomiast tutaj mamy piękny widok na chmurę szelfową, bardzo dobrze rozbudowaną. Powiem tak, fociłbym to z drona Fest, ale i tak tutaj piękne zdjęcie, które no, jest ok, ale my też nie możemy się powstydzić, ponieważ mazurscy łowcy burz w dniu wczorajszym udostępnili zdjęcia burzy, która przychodziła w okolicach Ostródy i Iławy. Ta burza była krótkotrwała, dała kilkanaście wyładowań i zanikła, ale zobaczcie, nie zawsze warto sugerować się radarami, ja też jestem tego zdania. Czasami wyjeżdżamy do burzy, która praktycznie jest teoretycznie na radarach martwa, ale okazuje się, że daje piękny spektakl na niebie. Często jest tak, że chmury burzowe wyglądają fantastycznie, a dają bardzo mało wyładowań. Zależy, co wolimy, czy konkretną burzę, czy po prostu zdjęcia. Wracając do meritum, do pogody, oczywiście zapraszam do subskrypcji, polubienia naszej strony internetowej oraz uderzenia w dzwona. To spowoduje, że będziecie na bieżąco z nowymi materiałami, które tutaj staram się codziennie publikować. A już ja wracam do pogody i tym razem troszkę pozanudzam w cudzysłowie danymi z dnia wczorajszego. Dlaczego już wam mówię? Wczoraj na południu oraz zachodzie Polski mieliśmy zachmurzenie frontowe. Ten front bardzo wolno przesuwał się w kierunku zachodnim, więc tam słońce nie było. Słońce było na północnym wschodzie, szczególnie w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Tam tego słońca było najwięcej w Mikołajkach. Deszczu najwięcej było na południu oraz zachodzie Polski. Ale do czego zmierzam? Do temperatur. Zobaczcie, sytuacja zupełnie się odwróciła. Przeważnie mamy tak, że na południowym zachodzie bądź na południu mamy najcieplej, a najzimniej na północnym wschodzie. Teraz jest zupełnie odwrotnie i to się utrzyma w kolejnych dniach. Mikołajki prawie 17 stopni Celsjusza, Bielsko-Biała niecały 1 stopień Celsjusza. Takie temperatury były w dniu wczorajszym. A związane to jest właśnie z napływem powietrza z nad Morza Czarnego, chwiejnego powietrza dodajmy. W lato byśmy mieli konkretne burze u nas na północnym wschodzie, a pewnie bym nie spał 2 dni, no ale jest wczesna wiosna, więc niestety jako takich dużych burz nie będzie, ale one będą na pewno występować. Zerknijmy sobie na wczorajszą mapę satelitarną i widzimy front. Widzimy w sumie 2 fronty, ja bym tutaj powiedział. Mamy front okluzji tutaj na dole. Tu mamy front ciepły,
A tu mamy front chłodny. I ten front chłodny zmierza w kierunku północno-zachodnim, wypełniając się właśnie z frontem ciepłym, doganiając go i okludując. Więc troszeczkę może być chłodniej w najbliższym czasie, ale niewiele. Ale niewiele. Tak to wygląda barycznie. Tutaj akurat korzystam z mapy IMGW. Front chłodny, który powoli wędruje sobie w kierunku północno-zachodnim, doganiając front ciepły, a gdy front chłodny dogoni front ciepły, to te fronty się okludują, następuje, pojawia się front okluzji. O tym froncie napiszę i na pewno jakiś materiał nagram. Więc z pewnością to w jakimś czasie poruszę, ponieważ ten front okluzji nie dla każdego jest, nie każdemu jest dobrze znany z tego, co mi piszecie na stronie internetowej, więc warto chyba się tym zająć. No i tak, jesteśmy w objęciach już wyżów, dwóch wyżów w tym momencie. Mamy ósmy, ja tu włączam symulację na Zoom Earth, bo tak jest po prostu najłatwiej. I wyżową pogodę będziemy mieli praktycznie przez cały ósmy, przez sobotę, Wielką Sobotę oraz Wielką Niedzielę. Też Wielki Poniedziałek, co nie znaczy, że nie będą występowały opady deszczu, bo będą występowały, natomiast nie będzie ich aż tak dużo. Dopiero po świętach zacznie do nas zbliżać się niż, bardzo głęboki niż z zachodu Europy, z nad Atlantyku. No i tak, jeśli chodzi o temperatury, to też możemy sobie zobaczyć, że ten pas akurat też Zoom Earth jest po prostu najłatwiej dla mnie. Pas ciepłych mas powietrza, widzimy najcieplejszych mas powietrza rozciągający się przez Ukrainę, Białoruś, Litwę i tutaj takim pasem na północy Polski. Tutaj niżej mamy już o kilka stopni chłodniejsze powietrze, dlatego właśnie tutaj mamy ten front chłodny, który powoli wbija się na północ. W dzień oczywiście tak tego nie będzie widać, ponieważ powietrze się bardzo mocno rozgrzeje, szczególnie na północnym wschodzie oraz na północy. Tam temperatury od 10 do 12 stopni Celsjusza, lokalnie nawet 13 stopni Celsjusza. Pasmo po stronie wschodniej, czyli wschodnia Białoruś, wschodnia Ukraina, Litwa, tutaj nawet 15, 16 bądź 17 stopni Celsjusza. Wieczorem oczywiście nastąpi ochłodzenie, ale temperatury nie będą spadały poniżej zera w większości miejsc kraju, prócz oczywiście Zakopanego i gór. Tam temperatury oczywiście poniżej zera i już mamy 9, czyli mamy już Wielkanoc i tutaj napływ ciepłego powietrza z nadwschodu będzie postępował w całej Polsce północnej, w całej Polsce północno-wschodniej oraz wschodniej temperatury do 12, 13, a nawet 14 stopni Celsjusza. Najzimniej na południowym zachodzie, tutaj 9-10 stopni Celsjusza, w Zakopanem 2 do 3 stopni Celsjusza. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatury spadną, ale nadal będą dosyć wysokie, tylko oczywiście w Zakopanem minus 2, minus 4 stopnie Celsjusza, na pozostałym obszarze temperatury dodatnie, tam gdzie oddziaływuje ta ciepła masa powietrza, nawet do 6 stopni Celsjusza. No i mamy poniedziałek wielkanocny, tutaj znów ciepło i najcieplej. Lokalnie na północy Polski do 15 stopni Celsjusza. Im dalej na południe, tym chłodniej. Tam 10-11 stopni Celsjusza, w Zakopanem 5 do 6 stopni Celsjusza. Więc poniedziałek wielkanocny będzie bardzo ciepłym dniem. I tutaj kolejne dni właśnie będą w takim trendzie, bo jak sobie przejrzymy sobie tutaj na przykład dla Warszawy wyliczenia modelu GFS, to widzimy, że każdy kolejny dzień będzie albo podobny, albo trochę cieplejszy. Więc no już raczej wiosennie. Opony już można zmieniać na letnie. W tym momencie jak najbardziej już można to zrobić. Zobaczmy sobie, jak wygląda aktualnie sytuacja pogodowa. Nad Polską występują drobne opady deszczu na południowym wschodzie Polski. Lokalnie pada też na południu oraz w centrum, ale to minimalne opady, mrzawki. Natomiast zachmurzenie frontowe znajduje się tu w pasie od Szawle przez Kłajpedę po nasze wybrzeże. Tutaj od wschodu
od wschodu w kierunku zachodnim przemieszczają się chmury, chmury pochodzenia konwekcyjnego, z których dość mocno pada. Nie wykluczone, że tutaj będą padały wyładowania, ponieważ tu będziemy mieli dość dużo energii dostępnej drogą konwekcyjną. I tutaj ta energia potencjalna spowoduje, że będą tworzyły się komórki burzowe i burze. Czyli wschodnia Litwa, Białoruś, raczej w Polsce dzisiaj nie. Raczej nie. Tutaj bym dzisiaj sobie odpuścił, jeśli chodzi o Polskę. Opadów śniegu w województwie podkarpackim mamy drobne opady śniegu bądź krupy śnieżnej. I z racji tego, że już omówiłem temperaturę, to tej temperatury nie będę omawiał. Omówię sytuację po prostu pogodową. Będę tutaj opierał się na modelu EuropeSWIS 4x4 z racji tego, bo on bardzo dobrze pokazuje to, co się aktualnie dzieje. I mamy właśnie te opady na północy, o których mówiłem, i troszkę nad Rzeszowem, w okolicach na południe i południowy wschód od Rzeszowa. I dziś do godzin popołudniowych sytuacja niewiele się zmieni, czyli nad Bałtykiem będą występowały chmury konwekcyjne. Zacznie też padać bardziej na południowym wschodzie Polski. Też to będą opady pochodzenia konwekcyjnego, ale w wielu miejscach Polski, mimo tego, że zachmurzenie będzie duże do bardzo dużego, będą występowały przejaśnienia, więc nie jest tak źle. Wieczorem, około godziny, ustawmy sobie 19, opady konwekcyjne na krańcach północnych oraz na południu. Województwo łódzkie również opady deszczu przelotne, ale tutaj w tym pasie centralnym znów te rozjaśnienia, które widzimy, to przejaśnienia, które będą występowały, więc tragicznej pogody nie ma. W nocy opady nadal na północy, właśnie związane z tym frontem, który on tam sobie będzie powoli meandrował, ale będzie tam wpływał na pogodę w północy Polski, na północy Polski. Opady też będą występowały na północy województwa lubelskiego, na południu województwa podlaskiego oraz ogólnie na południu Polski. Na północy Polski będą występowały mgły, szczególnie w tym pasie opadów i w tym cieplejszym pasie, czyli taka już tam konkretna północ Polski. Niedziela nad ranem to nadal mgły w wielu miejscach kraju, szczególnie w Polsce północnej oraz na krańcach wschodnich. I znów na północy opady konwekcyjne, na wschodzie też już opady konwekcyjne, na południu też, czyli generalnie w większości Polski będą występowały opady deszczu. Około godziny 14 praktycznie w całej Polsce będą występowały na przemian opady deszczu, konwekcyjne opady deszczu wraz z przejaśnieniami. To będzie powodowało dosyć dobrą sytuację do robienia zdjęć, jeżeli ktoś lubi obserwować chmury, obserwować niebo. Chmury będą przemieszczały się z zachodu na wschód i tutaj tego nie widać, te modele tego nie widzą, ale ja szacuję, że województwo podlaskie, wschód województwa mazowieckiego oraz północ województwa lubelskiego, tu mogą występować komórki burzowe, ponieważ jest energia do tego dosyć dobra. Noc z niedzieli na poniedziałek, mgły na północy oraz w centrum kraju, w centrum oraz na południu będą występowały przelotne opady deszczu i poniedziałek. Tych opadów już powinno być mniej, ale będą występowały szczególnie w Polsce południowej i w Polsce wschodniej, po południu w Polsce centralnej. I znów opady konwekcyjne, zachmurzenie duże, ale możliwe są przejaśnienia. Dlaczego wspominałem jeszcze o tych burzach w niedzielę w szczególności? Już Wam pokazuję. Tu mamy godzinę 14 w niedzielę i mamy energię Cape, czy energię potencjalną dostępną drogą konwekcyjną, i widzimy tutaj na wschodzie, za naszą wschodnią granicą, dosyć dużo tej energii, ale też ona będzie znajdowała się przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej. Ta energia jest niejako paliwem dla tworzących się komórek burzowych i dla burz. Liczy się jeszcze skrętność wiatru, kilka innych czynników, ale prawda jest taka, że powietrze ciepłe płynące ze wschodu, z południowego wschodu, z nadmorza czarnego, zawsze praktycznie jest dosyć chwiejne. To spowoduje, że te komórki burzowe będą powstawały. Jestem tutaj co do tego praktycznie przekonany. Więc tak, pogodę mamy w sumie już opowiedzianą. Ja sobie jeszcze zerknę, czy mamy jakieś
ostrzeżenia. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem dla krańców południowych Polski i południowo-zachodnich z racji tego, że tam będzie padał deszcz. Będą przychodziły komórki konwekcyjne, ale w nocy temperatury będą spadały lokalnie poniżej zera, więc będzie ślisko. No i właśnie ostrzeżenie przed przymrozkami dla Polski południowej. No dobra, mamy praktycznie wszystko. Jeszcze taka ciekawostka. Widziałem, koledzy z sieci obserwatorów burz opublikowali takie zdjęcie w ramach ciekawostki na 21 kwietnia, czyli na piątek. Temperatury lokalnie mogły według tego modelu wskoczyć nawet do 26 stopni Celsjusza. Ja już czekam na artykuły, które będą mówiły o bombie ciepła, ale pamiętajcie, na koniec jako ciekawostka. To było wyliczenia z wczoraj, 21 kwietnia. 21 kwietnia teoretycznie temperatury mogą wskoczyć, ale średnia pokazuje mi około 14 do 16 stopni Celsjusza. Tutaj to jest dość słabo widać, znów muszę się przesunąć na dół. Mamy 21. Teoretycznie wyliczenie maksymalne to jest 20-21 stopni Celsjusza, ale wyliczenie średnie jest niższe, więc no niekoniecznie bym tutaj mówił, że tak będzie. To jest zbyt daleki termin, żeby sobie prognozować. Tym bardziej, że jak sobie ustawię teraz temperaturę na 21, zobaczcie, że już tego upału nie ma. Jest, ale został wypchnięty bardzo mocno na wschód, czyli wczorajsze wyliczenie pokazuje, że jest, dzisiejsze pokazuje, że go nie ma. Więc no, takie prognozy trzeba po prostu czekać, obserwować, dlatego też ja nie wydaję prognoz na tak daleki termin. 16 minut pykło, normalnie się rozgadałem, więc ja już z tego miejsca, jeżeli wieczorem nie będzie żadnego materiału, to przepraszam, ale no, już są święta. Życzę wam wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt, wielkiej nocy, w gronie rodziny, żebyście spędzali, a nie na mediach społecznościowych. To chyba tyle. Pozdrawiam. Cześć.